Wycieczki po Sandomierzu. Znajduję się na skarpie zachodniej wzgórza staromiejskiego w Sandomierzu. W oddali najstarsza część Sandomierza, która była lokowana już w wieku X, XI, XII, po trzech najazdach tatarskich. Sandomierz został przeniesiony z tamtej części i ulokowany na wzgórzu staromiejskim. To stało się za przyczyną Leszka Czarnego, który lokował miasto w 1286 roku właśnie na tym wzgórzu staromiejskim, a król Kazimierz Wielki opasał to wzgórze murami, których fragmenty jeszcze możemy obserwować do dnia dzisiejszego. Oto fragment murów przy ulicy Żydowskiej. To jest zachodnia skarpa miasta Sandomierza. Te mury powinny być jeszcze bardziej zrekonstruowane. Może stanowiłyby pewnego rodzaju atrakcję. W Sandomierzu znajduje się w chwili obecnej 8 albo 9 kościołów. To jest jeden z kościołów tutaj, który ma pod wezwaniem świętego Józefa, kościół parafialny dla części miasta, Nowego Miasta. I tu rozbudowana jest część właśnie dla klasztoru klarysek, które się niedawno do Sandomierza sprowadziły i właśnie rozbudowują swoją siedzibę. U podnóża mamy właśnie nowo wyremontowaną ulicę Podwale Dolne, która stanowi taki ciąg spacerowy na Starówce, który prowadzi do Nadwisły i w stronę Parku Piszczele.